I zobaczcie, co się teraz będzie działo. Zium. Wyleciała do kibla. Jak jeszcze do kloba wpadnie, to już w ogóle będzie przypał. Są postrachem długowłosych kobiet oraz mężczyzn. Nielubiane przez działkowiczów, leśników, osoby mieszkające na prowincji oraz oczywiście osoby z entomofobią. Czyli w skrócie, chrabąszcze majowe. Poznajmy je nieco bliżej. Zasadniczo bohaterem głównym dzisiejszego filmu jest chrabąszcz majowy, natomiast warto wspomnieć, że jest to jeden z dwóch gatunków chrabąszczy, które możemy spotkać u nas w kraju. Drugim gatunkiem, który jest swoją drogą bardzo podobny do chrabąszcza majowego, jest tak zwany chrabąszcz kasztanowiec. Różni się on od majowego chociażby zakończeniem odwłoka, z tym, że jest to taka cecha trudna do zauważenia przez laików i być może część chrabąszczy, które spotkaliście kiedyś, to były właśnie chrabąszcze kasztanowce. Natomiast to jest jak najbardziej pełnoprawny chrabąszcz majowy, czyli Melolonta melolonta, bo tak właśnie brzmi jego naukowa nazwa. To jest w ogóle ciekawe, że on ma dwie takie same nazwy rodzajową i gatunkową, tak jak na przykład ma ryś, czyli Lynx lynx. Nie ulega wątpliwości, że chrabąszcze są to jedne z najbardziej ikonicznych, najbardziej rozpoznawalnych polskich owadów. Większość z Was zapewne usłyszała o nich już w podstawówce, no i teraz postaram się Wam pokazać troszkę więcej tego chrabąszczowego świata, ale zanim przejdę do omawiania samych chrabąszczy, przyjrzyjmy się bliżej pewnemu artykułowi, który ukazał się na portalu WP Kobieta na początku maja i który traktuje właśnie o chrabąszczach. Jest nazwany bardzo dramatycznie, są już w Polsce. Mieszkańcy boją się wieczorami wychodzić z domu. Tytuł ten jest o tyle zabawny i wręcz głupi, że chrabąszcze w Polsce są od praktycznie zawsze. Nie ma dnia, żeby w Polsce nie było jakiegoś chrabąszcza, nawet jeżeli ich nie widać. O tym zaraz. Te małe, ale uporczywe stworzenia są prawdziwą zmorą. Chrabąszcze majowe latają chmarami i chętnie siadają na ludziach. To jest błędny wniosek, ponieważ one siadają na ludziach przypadkowo. Nie oszukujmy się, chrabąszcze ani nie są najlepszymi akrobatami, ani najlepszymi lotnikami wśród owadów. Jak wiatr zawieje, tak polecą i oczywiście one mają jako taką kontrolę nad lotem, ale wielokrotnie już widziałem sytuację, gdzie chrabąszcz zderzył się z latarnią, z budynkiem, z człowiekiem, z różnymi elementami otoczenia. One po prostu już tak mają. I absolutnie nie można powiedzieć, że one celowo siadają na ludzi, bo jest to po prostu przypadek, a że człowiek ma na sobie zazwyczaj ubranie, często ma włosy dłuższe niż ja. I jeśli połączymy to z faktem, że praktycznie każdy chrabąszcz jest wyposażony w 6 odnóży krocznych, z których każde odnóże zakończone jest dwoma haczykami, no to mamy przepis na dramat. I faktycznie chrząszcze te są bardzo, w cudzysłowie, czepialskie, ponieważ tak są zbudowane. Natura wyposażyła je w takie zakończenie odnóży, które umożliwia im na przykład wspinanie się po drzewach, czy też chwytanie się liści i gałęzi. No a efekt już wszyscy wiemy, jaki jest. Ich dźwięk podczas lotu przypomina głośne buczenie, a pokaźne rozmiary budzą u niektórych dyskomfort i obrzydzenie. No cóż, chrabąszcze owszem, mają dwie pary skrzydeł, z czego pierwsze to są pokrywy skrzydłowe, a drugie to skrzydła lotne. I faktycznie, tak jak dużo innych żukowatych, one podczas lotu wydają taki charakterystyczny, buczący dźwięk. Który chociażby możecie kojarzyć z moich filmów z Goliatami. Tam też latały takie miśki. Tutaj jak... Ja wiem, ja doskonale zdaję sobie z tego sprawę, że jak takie coś przeleci nam nad głową, obok ucha i jak siądzie na nas, to może być to dla niektórych średnio przyjemne, natomiast pamiętajmy, że chrabąszcze są kompletnie nieszkodliwe. W sensie, że nie mogą nas ugryźć, urządlić, dziabnąć, coś takiego, nie? Są również wyjątkowo groźne dla drzew i roślin. Skoro również, to dla kogo jeszcze są groźne? No bo dla ludzi nie, więc tutaj to zdanie jest pozbawione sensu. Ale faktycznie chrabąszcze majowe są uważane za szkodniki, ponieważ ich larwy, czyli pędraki, podgryzają w żywe części roślin, no i powodują ich obumarcie. Chrabąszcze pojawiły się pod Opolem. To jest tak bezsensowne zdanie. Ja takie zdania pisałem na wypracowaniach w gimnazjum, żeby było więcej tekstu. Mieszkańcy boją się chrabąszczy. Coraz więcej chrabąszczy jest także w województwie dolnośląskim. Niektórzy mieszkańcy panicznie się ich boją, po spacerze wyciągają je czasem z włosów lub spod koszulki. Inni w ogóle nie wychodzą po zmroku. Jeżeli ktoś faktycznie ma taką entomofobię, to bardzo współczuję, ale bądźmy szczerzy, jeżeli jest problem, to z tym problemem trzeba walczyć, a nie wychodzić wieczorami z domu, bo to dosłownie donikąd nie prowadzi. Chrabąszcze nie gryzą i nie są groźne dla ludzi. I to jest chyba pierwsze i jedyne takie bardzo fajne zdanie, które nie demonizuje tychże chrząszczy. Chrabąszcze nie gryzą, nie kłują, nie żądlą, nie żywią się ludzkim mięsem. Czym się zatem żywią? Cóż, w fazie larwalnej, czyli jak są tym białym pędrakiem, no to one żywią się, jak wiecie, częściami roślin. Podziemnymi oczywiście częściami roślin. Natomiast gdy taka larwa przekształci się w poczwarkę, a potem z poczwarki wyjdzie chrząszcz i wyjdzie na powierzchnię, to w zasadzie nic się nie zmienia.
jedzenia poza częściami roślin, którymi się żywi. Bo dorosłe chrabąszcze żywią się liśćmi różnych drzew liściastych i to jest podstawa ich diety. Swoją drogą, tenże chrabąszcz, który jest w tym pojemniku, a go nie widać, ponieważ się zakopał, znaczy zakopała, bo to jest pani chrabąszczowa, trafił do mnie dzięki jednemu z widzów i w ogóle bardzo dziękuję za podesłanie tego osobnika. I to, co chcę wam pokazać, jest poniekąd związane z tym, że ja teraz grzebię w tym pojemniku jak kretyn, no ale... Gdzie ty jesteś, gościu? O, jest. Tutaj jest chrabąszcz i jak sami widzieliście, on był zakopany. I zakopywanie się to jest taka bardzo ciekawa cecha chrabąszczy, ponieważ samice, takie jak właśnie ta, którą tutaj widzicie, one, żeby złożyć pakiety jaj, i tych pakietów może być kilka łącznie, w ogóle samiczka składa tak powiedzmy 80 jajek, to ona się musi właśnie zakopać w ziemi. No piękne jest. No i niestety jak złoży jajka, no to jej cel życiowy w zasadzie się kończy i umiera. No niestety, tak jest. Potem z jajek wylęgają się pędraki, które przechodzą kilka wylinek. Natomiast ciekawostka dotycząca rozwoju chrabąszczy jest taka, że po pierwsze... Primo! One rozwijają się dość długo, jak na takiego kalibru chrząszcze, bo ten rozwój larwy trwa aż 3 lata. Czajcie, ona 3 lata siedzi w ziemi, żeby potem zrobić sobie komorę, zmienić się w poczwarkę i potem dorosłe chrząszcze z poczwarek wylęgają się pod koniec lata głęboko pod ziemią. No i tutaj ktoś spyta zaraz, to są chrabąszcze majowe, powinny być w maju. Maj już dawno przeminął, jest końcówka lata, przed nami zima, co robić? Ano wymyślone jest to w ten sposób, że dorosłe chrabąszcze zimują właśnie głęboko pod ziemią i czekają na maj, żeby mogły sobie wyjść na powierzchnię i zacząć wnerwiać ludzi. Żartuję, ich celem tak naprawdę jest tylko i wyłącznie przetrwanie, a nie tutaj jakaś ingerencja w człowieka. Ze względu na swoją popularność i, co trzeba przyznać, obecność w świadomości Polaków, te chrząszcze doczekały się nawet własnego mema. I jest to oczywiście mem Idź Stąd. Co więcej, bardzo wiele osób dzięki temu memowi, który stał się bardzo popularny, i to jest w ogóle jedna z moich ulubionych fotografii chrabąszcza i jeden z ulubionych memów, które powstały na bazie owadów czy też pajęczaków. I właśnie przez tego mema bardzo wiele osób zaczęła nazywać chrabąszcze potocznie Idź Stądami. I to jest strasznie zabawne, bo jak się takim chrząszczom przyjrzy z bliska, szczególnie właśnie od strony brzusznej, to okazuje się, że one są całkiem urocze. Prześmieszne stworzonka. No jak takich słodziaków można się bać? A skoro już zeszło na temat wyglądu i urody, to może opowiedzmy sobie, jak taki chrabąszcz wygląda i z czego jest zbudowany. No bo ktoś powie, o panie, żuk jak żuk i w sumie nic specjalnego. I poniekąd jest to prawda, chrabąszcz w zasadzie nie wyróżnia się niczym na tle innych chrząszczy z tej podrodziny, w ogóle z rodziny żukowatych. To są takie bardzo klasyczne i książkowe, nazwijmy, przykłady chrząszczy. I już abstrahując od faktu, że wiele osób uważa chrabąszcze za obrzydliwe robale, ja tak nie uważam, to chciałbym wam na tym filmie pokazać, że te owady są naprawdę, naprawdę ładne. I tak jak ciało każdego innego chrząszcza, tak ciało chrabąszczy jest zbudowane z trzech głównych elementów, czyli mamy główkę, mamy tułów i mamy odwłok. Cała tylna część tułowia oraz większość odwłoka jest przykryta przez tak zwane pokrywy skrzydłowe, czyli tak jak już wiemy, są to skrzydła pierwszej pary. Pod nimi ma skrzydła błoniaste, które umożliwiają mu lot. Oho, odpaliła się i zobaczcie, co się teraz będzie działo. Wzium. Oj. A, tu jest. Łomatko. One ogólnie bardzo do światła ciągną, dlatego się o te lampy obijają. Dobra, spróbujmy go złapać. Bo nie, wyleciała z pokoju, ale przyszło. Dobra. Wyleciała do kibla. Nie. Jak jeszcze do kloba wpadnie, to już w ogóle będzie przypał. Ej, nie wiem, gdzie ona jest. Słyszę ją, ale nie widzę. Ale dałaś popis lotnictwa? No, no. Prawie do kibla żeś wpadła. Natomiast ta odsłonięta część tułowia jest koloru czarnego i bardzo często, szczególnie u świeżych osobników, jest tak bardzo ciekawie omszona, czy też owłosiona krótkimi, jasnymi włoskami. Bardzo podobnie jak głowa, która też jest koloru czarnego. I jeszcze u świeżych osobników, tak jak na przykład u tej samicy, mamy takie białe omszenie kasztanowo-brązowych pokryw. Czyli chrząszcz jest po prostu ładnie ubarwiony i na przykład mi ta jego kolorystyka bardzo pasuje. To, co jest bardzo charakterystyczne u chrabąszczy, to jeżeli spojrzymy się na nie od boku, to zauważymy takie białe trójkąciki. I to jest nic innego jak charakterystyczne owłosienie odwłoka, które tworzy właśnie taki bardzo rozpoznawalny wzór.
To, na co warto zwrócić uwagę, to jest po pierwsze tył ciała, który u chrabąszczy uformowany jest w taki charakterystyczny dzióbek, który różni się zarówno u samców, jak i u samic oraz różni się międzygatunkowo. I po tej cesze można odróżnić niektóre gatunki chrabąszczy od siebie, a po drugie warto zwrócić uwagę na ich główkę, która to ukazuje wielkie oczy, które są szczególnie widoczne od strony brzusznej. No i to, co jest niesamowicie charakterystyczne dla całej podrodziny, do której należą chrabąszcze. I chodzi mi tu oczywiście o czułki, które u samców mają taki wachlarzykowaty kształt. U samic ten wachlarzyk również jest widoczny, natomiast jest dużo mniejszy. I będę z wami szczery, ale tak 10-15 lat temu chrabąszczy widywałem bardzo dużo. Natomiast teraz, jak mieszkam praktycznie w centrum Wrocławia, to tych chrabąszczy nie widuję wcale. I wiem, że wystarczy się przejechać na prowincję, czy wystarczy pojechać na jakąś stację benzynową, która jest oddalona trochę od miasta, żeby najprawdopodobniej takiego chrabąszcza trafić, ale tutaj zarzucę takim klasykiem, kiedyś to było i kiedyś chrabąszczy było zdecydowanie widocznie więcej. Ostatnie, na co chciałbym zwrócić uwagę, to z czym takiego chrabąszcza majowego można pomylić, oprócz oczywiście jego bliskiego kuzyna, chrabąszcza kasztanowca. W zeszłym roku robiłem pewien odcinek o bardzo bliskich kuzynach chrabąszczy, które w cudzysłowie zaatakowały uczestników Openera i były to oczywiście guniaki czerwczyki. To są te takie włochate, jasnobrązowe chrząszcze, które są mniejsze od chrabąszczy i które występują troszkę później niż chrabąszcze, tak mniej więcej czerwiec-lipiec. To wtedy właśnie one się uaktywniają. No i tamtych to już w ogóle jest multum. I to nawet w centrum dużych miast tych guniaków potrafią być chmary. I to jest właśnie owad, który jest najczęściej mylony z chrabąszczem majowym, mimo że należy do kompletnie innego rodzaju. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o chrabąszcze. Dajcie znać, czy czegoś ciekawego się dowiedzieliście. Tej samicy oczywiście zwrócę wolność, ja nie mam powodu, żeby ją tutaj zatrzymywać u siebie. Niech ona sobie żyje, je i składa jajka, gdzie popadnie. A my widzimy się w kolejnym filmie. Hej!